Co weekend będą się pojawiały filmy z gier, a tak to w ciągu tygodnia chciałbym otworzyć nową serię. Jak to mówią, nie obiecuje się gruszek na wierzbie. Witam po dłuższej przerwie, tym razem w nowej serii, którą już zapowiadałem od jakiegoś czasu. Niestety z powodów technicznych nie mogłem jej stworzyć. Nazwa bazowa to będą Majchowe Pogaduchy lub Majchow The Vlog. I będę opowiadał tutaj przeważnie o tematach aktualnych lub jakichś, które mnie zainteresowały. Czyli po prostu, jak sama nazwa wskazuje, będę gadał w sumie o wszystkim i o niczym. Ponieważ taka forma wypowiedzi jest dla mnie ma aktualnie największy sens dla mnie. No ponieważ jak zresztą widać po wyświetleniach na moim kanale, już raczej te poprzednie serie no nie mają zbytnio racji bytu. A jeśli tak, to raczej jako poboczne. Jeśli chodzi o głębszy opis techniczny, no nie będę tutaj zanudzać osób, które dopiero teraz mnie oglądają, więc po głębszy opis zapraszam na fanpage'a, który zostanie zresztą wyświetlony teraz na ekranie i link do niego znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o temat dzisiejszego spotkania, no to o samym koronawirusie nie ma co się rozpowiadać, więc no nie, stricte jego nie będzie dotyczyło. No, ponieważ nie ma co się oszukiwać, już jest tyle filmów i informacji w internecie i na YouTubie, że po prostu spamowanie po raz kolejny tym samym byłoby bez sensu i no rzeczą wkurzającą dla większości osób. Zresztą pod filmem znajdzie się jak zwykle adnotacja od Ministerstwa Zdrowia, która będzie opisywała to wszystko, także przejdźmy do innej tematyki. Nie muszę mówić, jak zaistniała sytuacja odbiła się na całym naszym życiu. Nawet na moim, ponieważ ten pierwszy filmik chciałem zrobić w trochę inny sposób. Bardziej tak vlogowo niż z poziomu mojego stołka przy komputerze, ale niestety, taka jest rzeczywistość. Nasze życie się zatrzymało, musimy przeczekać i trzymać kciuki za to, żeby się to wszystko już skończyło. No, ale przecież mamy jeszcze to drugie życie, internetowe. I o nim chciałbym dzisiaj pogadać. Obserwując serwisy informacyjne oraz portale społecznościowe, można dojść do wniosku, że głównymi tematykami spraw, które dzieją się w internecie, to jest polityka, sprawy bieżące oraz sprawa serwera rządowego w Minecrafcie. Jak większość osób już zdążyła zauważyć, rząd stworzył serwer, a raczej zbiór gier i zabaw, które miały pomóc młodzieży w zostaniu w domach i spędzeniu miło czasu. Główną grą była właśnie Minecraft. Raczej Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło sobie serwer w Minecrafcie. Na Creative. Bez moderacji, bez kogoś, kto by w ogóle tego pilnował, bez żadnych zabezpieczeń, no oprócz tego, że była tam whitelista. Jak większość osób może sobie to przeanalizować, serwer okazał się porażką. Większość osób, które była na tym serwerze, no, spotkała się z wielkimi problemami, typu siadający cały czas serwer, jakieś błędy, niemożność budowania czegokolwiek, no i jak można było się spodziewać, większość osób się wkurzyła i z serwera zrobił się w sumie rynsztok polityczny. Co widać po memach, które właśnie teraz zamieszczam. No niestety, jeśli chce się robić coś tak dużego dla młodzieży, trzeba
jakby się zastanowić i pomyśleć nad tym, żeby jednak jakaś moderacja była. Był ktoś, kto to przypilnuje i ogarnie. No ale przynajmniej mamy memy. I to dużo memów. W serwisach dla graczy od ostatniego czasu bardzo mocno huczy na temat nowej generacji konsol, która ma nadejść za jakiś czas. Za jakiś, ponieważ jeszcze nie wiemy do końca w jakim terminie. I zresztą co do jednej firmy, nie wiemy nawet jak dana konsola wygląda. Tak, mowa tu o Sony i o wielkiej walce fanboyów drużyny Microsoftu oraz Sony, którzy w sumie walczą ze sobą od jakiegoś generacji nad tym, która konsola jest mocniejsza. I tak, według specyfikacji, według tego co było mówione, tak, PlayStation będzie gorszy. I tak, PlayStation było w sumie gorsze od zawsze. PlayStation 1 było gorsze od Sega Saturn, PlayStation 2 było gorsze od pierwszego Xboxa. Tylko w ostatniej generacji konsol było troszkę inaczej, ponieważ były to mniej więcej wyrównane specyfikacje. Mówiąc ostatnia, mam na myśli jeszcze generację konsol PlayStation 3 i Xboxa 360. No ale teraźniejsza generacja pokazała no to samo co zawsze. Po prostu PlayStation zawsze ma troszkę gorsze specyfikacje, ale za to nadrabia no całą resztą. Także gadanie cały czas w kółko o tym samym jest dla mnie bez sensu. I rozwodzenie się nad tym, która konsola aktualnie wygra i w ogóle która jest lepsza, no sorki, ale poczekajmy może aż te konsole wyjdą. Będziemy mogli je kupić i wtedy porównajmy ze sobą, co jest lepsze, co jest gorsze. Bo nie zawsze jest to oczywistą rzeczą. A niepotrzebne wojny już nam pokazały, jak to wszystko się kończy. To może dla uspokojenia trochę sytuacji i zwolnienia mojego słowotoku, bo prawdopodobnie w ciągu kilku minut zdołałem opowiedzieć materiał, który sobie przygotowałem. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Pogadajmy sobie o inwestycjach, a raczej tym, że podczas wybuchu epidemii i tego, że ona tutaj do nas doszła, wiele ludzi się zastanawiało, czy kryzys i sama ta epidemia i te wszystkie zakazy i wszystkie te inne rzeczy sprawią, że no większość inwestycji u nas jakby upadnie i niestety nie będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich fajnych rzeczy, o których marzyliśmy. Analizując wszystkie informacje i inne podobne rzeczy, można dojść do wniosku, że no jednak sytuacja jest dość odwrotna. Ponieważ na przykładzie metra warszawskiego, czy wszystkich tych wieżowców, które są teraz budowane, inwestorzy i deweloperzy podają im wprost, że tak, zbudujemy to. Nie ma się o co obawiać. Zresztą widać to po na przykład takim metrze, że prawdopodobnie uda im się dotrzymać terminu. Metro dojeżdża już do tych stacji. Wszystko już jest gotowe. Nic, tylko jeździć. I czekać na 4 kwietnia. Co do Warsaw. Biuro podaje, że prace nie zwolniły, więc można spokojnie oczekiwać dnia, w którym planowo wieżowiec osiągnie swoją pełną wysokość. W pierwotnym założeniu mojego tego pierwszego odcinka w sumie chciałem opowiadać o tym ostatnim temacie i miałem nawet kilka scen nagranych, które prawdopodobnie teraz lecą w tle, ponieważ nie chcę ich zmarnować, bo ostatnimi czasy zainteresowałem się w sumie tematyką
budownictwa, w szczególności właśnie w naszej stolicy. Także prawdopodobnie jeszcze parę razy będę poruszał kwestię tej rzeczy, ponieważ ostatnimi czasy jest ona bardzo fascynująca. I mam nadzieję, że tą rzeczą też was zafascynuje jako widzów, którzy oglądali mnie przeważnie z dość głupkowatych filmików z gier, które prawdopodobnie już się nie pojawią, a jeśli tak, to w dość okrojonej wersji. Zresztą patrząc na tym, że YouTube ucina mi zasięgi przy tych filmach, no nie ma sensu mi tego robić. Zresztą no zainteresowania się moje zmieniły. A jeśli mam dalej prowadzić kanał, to chciałbym jednak prowadzić go na ten temat, który mnie fascynuje i z którym będę z przyjemnością wam opowiadał, a wy będziecie z przyjemnością o nim słuchali. Także to była moje krótkie podsumowanie ostatniego okresu i zapraszam do kolejnego odcinka, który powinien się pojawić za niedługo, kiedy uda mi się zobaczyć jakieś ciekawe informacje, zebrać właśnie najwięcej informacji na temat, który mnie aktualnie fascynuje i mógłbym się z wami tym podzielić. Także jeśli wam się podobało, zostawcie opinię pod filmem i o co was mogę prosić? W sumie o nic, no nie jestem politykiem, więc tylko zwyczajnym youtuberem, który tworzy swoje filmy z pasji i jako hobby. Także jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę, jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. A jeśli wam się naprawdę podobało i chcielibyście, bym tworzył dalej takie materiały, no to zostawcie subskrypcję i udostępniajcie materiał, bo tym mi pomożecie. Także do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję jeszcze wspanialszym i jeszcze lepiej zrobionym filmiku. Dziękuję bardzo. Zostańcie w domu. Życzę zdrowia.